witam Was serdecznie w drugiej części filmu o hitach 2015 roku. W tej części omówimy sobie hity kolorówkowe i takie typowo kosmetyczne oraz pojawią się dwa akcesoria. Więc jeżeli jesteście ciekawe tego, jakie to będą produkty, to koniecznie zostańcie ze mną, ale weźcie sobie jakąś gorącą czekoladę, kakao, herbatę, kawę, cokolwiek, bo może potrwać ten film troszeczkę długo jednak z takim podsumowaniem. Jeżeli jesteście jednak ciekawe tego, jakie produkty pielęgnacyjne wywróciły mój świat do góry nogami w roku 2015, to zachęcam Was tutaj do tego filmu, który pojawił się wcześniej. Także już nie przedłużając, przechodzimy do rzeczy. Aby było tak w miarę logicznie, to może zaczniemy od twarzy i zaczniemy też może w miarę tak chronologicznie, jeżeli chodzi o ten cały rok, który przebiegał. Więc pierwszym produktem, który pojawił się w moim życiu kosmetycznym w tym roku, który się skończył, był to podkład i powiem Wam, że ten podkład jest moim zdaniem zasługujący bardzo na to, aby się pojawić w tym zestawieniu, ponieważ on wygląda po prostu bardzo naturalnie na twarzy. Mowa tutaj o podkładzie L'Oreal Infallible i ja posiadam zawsze kolor 120 i kolor 150. W momencie, kiedy jestem bardziej opalona, kolor 150, a w momencie, kiedy jestem bardziej blada, kolor 120. Obydwa te kolory charakteryzują się tym, że wpadają w żółte tony, nie są w ogóle różowe, w żaden sposób nie różowieją na skórze, ani nie pomarańczowieją, więc to jest bardzo duży plus. Kolejnym plusem jest cena tych produktów, ponieważ na internecie można je kupić w cenie około 25 zł, więc jest to również bardzo przystępna cena moim zdaniem. No i trzecia kwestia jest taka, że jeżeli chcecie zobaczyć, jak ten podkład się prezentuje na twarzy i jaka jest moja szersza opinia na jego temat, to możecie zajrzeć tutaj do tego filmu. W tym filmie będzie taki test na żywo, pierwsze wrażenie, recenzja. Ciężko mi było nazwać ten film, ale mniej więcej zawiera w sobie trzy te elementy składowe. I bardzo fajne w tym podkładzie jest to, że on się bezproblemowo rozprowadza, nie zostawia żadnych zacieków, żadnych zaciorów takich, wiecie, żeby gdzieś tam brakowało podkładu. Fajne jest to, że wygląda bardzo naturalnie na skórze, przy czym daje też delikatne krycie, więc dla wszystkich tych osób, które nie mają jakiejś mega problematycznej skóry, to myślę, że ten produkt może się okazać bardzo ciekawą propozycją, także wypróbujcie sobie i jeżeli miałyście do czynienia, to dajcie znać, jaką Wy miałyście opinię na temat tego podkładu. Ja myślę, że ja do tego podkładu będę wracała cały czas, dlatego że komfort też noszenia go na twarzy, nawilżenie, w ogóle nie czuć go na twarzy. To są takie rzeczy, które po prostu ja poszukuję, a że też poszukuję takich rzeczy, które będą w przystępnych cenach, to myślę, że to jest strzał w dziesiątkę. Kolejnym podkładem, który pojawił się w moim życiu i to było lato, a raczej w sumie nie był to podkład, ale miał charakter podkładu, był to krem CC od Eveline Magical Color Correction i jest to krem CC, który charakteryzuje się tym, że on wygląda troszeczkę jak peeling, ponieważ ma ogólnie białą konsystencję z granulkami i w momencie, kiedy go kładziemy na twarz i rozsmarowujemy dłonią, pod wpływem ciepła uwalnia drobinki, które zawierają w sobie odrobinę pigmentu i zamienia się po prostu w kolor. Ja go używałam szczególnie w lato, ponieważ właśnie w lato raczej poszukujemy takich lżejszych produktów, które również wyrównają kolory naszej cery. I właśnie ten produkt był czymś, co całe lato po prostu miażdżyłam, bo inaczej się tego nie da nazwać. Totalnie zakochałam się w tym produkcie, ten produkt był bardzo fajny ze względu na to, że bardzo też tak naturalnie właśnie wyglądał, ja bardzo na to zwracam uwagę. Bardzo fajnie się trzymał, nawet bez jakiegoś mega przypudrowania, bardzo trwały był, pomimo tego, że były naprawdę okropiczne upały w te lato. I kolejna kwestia to to, że oczywiście jest tani, ponieważ jego cena to około 16 zł. Jest dość wydajny, ponieważ jedna taka tubka starczyła mi na prawie całe lato. To jest nowe opakowanie, ja się w nie zaopatrzyłam tak, żeby już mieć na następny rok, bo też wiedziałam, że jest problem z tym, żeby znaleźć właśnie te produkty w szopach Eveline. Dlatego też pokazuję Wam tutaj właśnie nowy produkt, który czeka na swoje użytkowanie w lato tego roku, które mam nadzieję również będzie równie ładne, ale być może nie aż takie gorące. No i ostatni produkt, podkład do twarzy, który również zwojował moje serce kosmetyczne w roku 2015, który używałam pod koniec co prawda tego roku, ale zawsze będę do niego sięgała, tak samo jak po L'Oreal Infallible. I również jest to podkład L'Oreal, jest to wersja nowa formuła L'Oreal True Match. Ja go mam w kolorze 2N i 4N. Podobnie jak podkład L'Oreal Infallible, po prostu 2N wtedy, kiedy jestem jaśniejsza, a 4N wtedy, kiedy jestem ciemniejsza. W związku z czym
jestem w pełni zaopatrzona, jeżeli chodzi o arsenał kolorystyczny. Ten podkład jest z nazwy Super Blendable, czyli ma się super blendować. Ja Wam powiem szczerze, że dla mnie to jest kolejny podkład, który po prostu totalnie jest niewyczuwalny na skórze, a daje bardzo ładny efekt po nałożeniu jednej pompki. Bardzo ładnie się wprasowuje w skórę, bardzo ją tak rozpromienia, orzeźwia. Powiedziałabym, że dzięki temu, że ma troszeczkę drobinek, które nie są takim chamskim brokatem, też bardzo ładnie i naturalnie rozświetla skórę i właśnie sprawia, że ta skóra wygląda tak młodzieńczo, jest taka tryskająca życiem, a nie jest taka płaska, matowa, taka przytłoczona, więc ja zdecydowanie będę sięgała do tego produktu na pewno. Również udało mi się go wyhaczyć w dobrej cenie, około 20 zł, więc warto na te produkty polować w promocjach i kupować je po prostu na zapas. Okej, więc tematykę twarzy mamy zamkniętą, bo no, to było podium zdecydowane, było ciężko, ale myślę, że tutaj akurat w tym zakresie te produkty nie ulegały w ogóle żadnej dyskusji ani zastanowieniu, więc przechodzimy dalej. Kolejne produkty to produkty z Maybelline Color Tattoo. Ja posiadam aktualnie 4 takie kolory, ale będę zaopatrzała się w kolejne, ponieważ to są produkty kremowe do powiek, które świetnie sprawdzą się jako jedyny element makijażu. Wiem, że wiele z Was, podobnie jak i ja, poszukuje szybkich rozwiązań na makijaż dzienny i właśnie wśród tych produktów od Maybelline Color Tattoo możecie znaleźć takie rozwiązanie, ponieważ one dzięki temu, że nakładają się błyskawicznie, że są wodoodporne, że mają bardzo fajne dzienne cienie, odcienie kolorów, to myślę, że to są właśnie takie strzały w dziesiątkę, jeżeli właśnie poszukujecie tego, co sprawi, że Wasz makijaż będzie mógł być wykonany w sekund 5, będzie wyglądał efektownie, będzie wyglądał bardzo ciekawie, bardzo ładnie, będzie się utrzymywał i przede wszystkim też będzie łatwy w wykonaniu. Więc tak, zdecydowanie te produkty u mnie akurat się sprawdziły jako bazy pod różne kolorowe cienie, jako produkty samodzielne, ale bardziej jako bazy. Jeden z nich, czyli Permanent Taupe, służył mi swego czasu do wypełniania brwi. Także no, są to produkty, które zasługują na uznanie, ponieważ właśnie są takie wielofunkcyjne i przy tym też mają bardzo fajną konsystencję, która dla nikogo nie powinna być problematyczna w nakładaniu. No i jeżeli chodzi o cenę, to ja również zawsze te produkty kupuję w momencie, kiedy są w jakichś promocjach albo przez internet. Wiem, że teraz wyszło parę nowych matowych odcieni, na które się czaję i które już mam zamówione w Rossmanie i są do odebrania, więc jeżeli tylko przyjdą do mnie, to jeżeli macie ochotę, to mogę Wam zrobić test właśnie tych wszystkich produktów z Color Tattoo od Maybelline. I jeżeli jesteśmy już przy cieniach, to oczywiście nie mogę nie wspomnieć o moich totalnych ulubieńcach, ale myślę, że to będą ulubieńcy całego mojego życia. I są to produkty z Zoeva czy Zoeva. Są to palety cieni i te palety cieni, które ja mam, akurat udało mi się tak, że nabyłam je w wyniku wygranej w konkursie z Visage Shop, na stronie Visage Shop. Jest to sklep internetowy i po prostu zdobyłam te palety tak naprawdę za darmo, tak można powiedzieć. Wiadomo, trzeba było się wykazać jakąś tam inwencją twórczą w konkursie, no ale mimo wszystko nie musiałam za nie płacić. Więc jestem bardzo z tego zadowolona, ponieważ no, one nie są najtańsze, kosztują około 70 zł. Więc zawsze mi jakoś było po prostu szkoda kwoty takiej przeznaczyć w danym miesiącu na akurat taką paletę. Ale powiem Wam, że po tym, kiedy już te palety posiadam, to nie zawaham się wydać kolejnych 70 zł na kolejne palety. Mam zamiar je mieć wszystkie, ponieważ jestem zboczona i jestem kolekcjonerem. Tak po prostu i tyle. Ale też prawdą jest, iż używam ich wszystkich. Każda z tych palet na moim kanale ma swój test i makijaż z wykonaniem właśnie każdej z tych palet. Więc jeżeli jesteście ciekawe, to odwołuję Was tutaj i tutaj i może tutaj. Także koniecznie zajrzyjcie tam, a wtedy się dowiecie, dlaczego te palety pojawiły się właśnie w tym podium najlepszych produktów kolorówkowych 2015 roku. Są po prostu przeboskie. Pięknie się nakładają, pięknie się rozcierają, pięknie się blendują, pięknie się mieszają z innymi kolorami. Łatwo uzyskać ich kolorystykę, wybić ich pigmentację i przy tym nie trzeba się w ogóle napracować przy rozcieraniu, także jest po prostu absolutnie bosko.
No i jeszcze jedna paletka, też była bardzo fajna, była to moja pierwsza taka droższa paletka i ona też się pojawiła w 2015 roku. I była to paletka od Maybelline, jest to paletka o nazwie The Nudes. Ona posiada w sobie takie kolory naturalne, takie kolory ziemi bym powiedziała, brązy, beże. Jak widać po tej paletce, ona już jest troszeczkę zdezelowana, więc to świadczy o tym tylko i wyłącznie, że po prostu była przeze mnie miażdżona i to ostro przez cały rok. Ja jestem z niej bardzo zadowolona, uważam, że podobnie jak palety Zoeva, również ma bardzo fajną pigmentację, bardzo łatwo te cienie się rozprowadza, nakłada, blenduje, miesza z innymi, rozciera i bardzo ładnie się również wybija ich kolorystyka bez jakiegoś zbędnego kombinowania, jeżeli chodzi o bazy. Więc to jest coś, na co ja bardzo zwracam uwagę. Wszystkie te palety mieściły się w cenach do 70 zł, więc myślę, że jak na jakość tego typu i nie irytowanie się podczas pracy tym, że coś nam nie chce się rozetrzeć albo coś zanika, myślę, że to jest po prostu coś bezcennego, więc ja już nigdy więcej chyba nie zwrócę uwagi na właśnie cenę takich produktów, jeżeli będę z nich zadowolona w takim stopniu, w jakim jestem z tych właśnie czterech pokazanych Wam palet. Jeżeli jesteście ciekawe tego, jak ta paleta się sprawuje, to koniecznie też zajrzyjcie tutaj do testu na żywo. Tam będziecie mogły zobaczyć tą paletę w akcji oraz jeszcze w stanie przed użyciem. I teraz pokażę Wam jeszcze jeden produkt, a w zasadzie dwa. Jeżeli chodzi o makijaż oczu, to pokażę Wam jeszcze dwa produkty, które musiały się pojawić w tym zestawieniu. Jest to eyeliner żelowy od Maybelline. Maybelline Lasting Drama. Jest to eyeliner żelowy, który nakłada się jak masełko na kanapeczkę, na nasze powieki. Możemy nim osiągnąć bardzo szybko i sprawnie, naprawdę bardzo ładną kreskę. Możemy również go używać jako bazę pod jakieś ciemne cienie, pod jakieś smoki, na przykład czarne. Możemy naprawdę kombinować z nim na mnóstwo sposobów, na przykład możemy sobie próbować stworzyć jakieś nawet tatuaże może na ciele, jeżeli macie taką inwencję twórczą czy ochotę. Jest to produkt wodoodporny i jest to produkt, który całkowicie odmienił moje życie kreskowe, a wiecie, że jestem maniaczką kresek, więc totalnie ja się zakochałam w tym produkcie od pierwszego użycia. W tym roku zużyłam dwa takie opakowania i myślę, że nieprędko zamienię ten produkt do wykonywania kresek na co dzień, na cokolwiek innego, z uwagi właśnie na wcześniej wspomniane przeze mnie zalety. Ja ten produkt właśnie od Maybelline, ten eyeliner żelowy, rozrzedzałam sobie zawsze Duralinem z firmy Inglot. Jest to taki produkt, który również jest bardzo fajnym produktem i płynny. Przechodzimy właśnie do niego. Jest to produkt, który pozwala nam upłynnić każdą konsystencję zbitą. Czyli jeżeli mamy cienie normalne, takie zwykłe cienie w palecie, to możemy sobie odrobinkę nałożyć na pędzelek tego właśnie produktu, przejechać po danym cieniu i po prostu uzyskać go w efekcie, w takiej formie, że możemy sobie na przykład właśnie namalować kreskę. Ja właśnie tego produktu w lato tak używałam do wykonywania kolorowych kresek, ale na co dzień, kiedy wykonuję czarną kreskę, to właśnie daję jedną kropelkę sobie do słoiczka z tym eyelinerem żelowym, dzięki czemu ta konsystencja żelowa robi się troszeczkę bardziej płynna, łatwiej jest narysować kreskę. I również produkt ten świetnie się sprawdza do tego, aby na przykład nakładać jakieś brokaty, aby nakładać cienie na mokro, aby po prostu bardziej zintensyfikować dany kolor, jakiegoś kolorowego cienia, który chcemy właśnie nałożyć, aby miał taką bardzo mocną pigmentację. Więc jest to produkt wszechstronny, on kosztuje około 30 zł w Inglocie i też starcza nam dość długo, ponieważ takie małe opakowanie ma 9 ml. Jak widzicie, ja go mam połowę i to jest moje drugie opakowanie dopiero w całym roku, tak więc myślę, że naprawdę zasługuje na Oscara. No i jeszcze jeden produkt, jeżeli jesteśmy przy oczach, jest to klej do rzęs. Jest to klej do rzęs Duo Adhesive i on jest również dostępny w Inglotach. Ten klej, który ja posiadam, jest wersją white to clear, czyli zastyga z białego do bezbarwnego. I ja go odkąd odkryłam, to naprawdę ułatwiło mi to bardzo przyklejanie rzęs. Jeżeli jesteście ciekawe tego, jaką ja mam metodę na przyklejanie rzęs i jakich używam akcesoriów oraz jakie rzęsy polecam, to zachęcam Was do zajrzenia tutaj do filmiku, ponieważ tam jest takie kompendium dotyczące sztucznych rzęs i tam również pojawia się ten właśnie klej jako taki mój faworyt. Ja uważam, że wszystkie te osoby, które rozpoczynają swoją przygodę z ćwiczeniem w przyklejaniu rzęs w paskach, uważam, że powinny zacząć od tego kleju, ponieważ ten klej sprawi, że nawet jeżeli Wam się ręka omsknie i przyłożycie pasek nie w tym miejscu, w którym trzeba, a już macie wcześniej wykonany makijaż, to dzięki temu nie zostawicie sobie żadnych niechcianych śladów na powiekach, ponieważ ten klej po prostu zaschnie do bezbarwnego i nie będzie śladu
po nieudanej próbie. Więc myślę, że to jest ogromny plus. On jest bardzo wytrzymały ten klej, ponieważ bardzo ładnie się trzyma przez cały dzień, bardzo ładnie się przytwierdza ten klej do wcześniej wykonanego makijażu, czy to do kreski, czy do zwykłych cieni. Także jest naprawdę bardzo, bardzo fajnym produktem. Jest on dostępny właśnie w Inglotach i możecie go kupić w cenie około 29 czy 30 zł. Myślę, że maksymalnie 30 to jest. Także jeżeli poszukiwałyście idealnego kleju, to myślę, że mój faworyt sprawi Wam ogromną satysfakcję, jeżeli chodzi właśnie o ten temat. No i teraz przejdziemy sobie może do ust. Ja Wam pokażę produkty, które w zasadzie jako jedyne używałam, tak naprawdę namiętnie. I są to pomadki matowe z Golden Rose. Jest to seria Velvet Matte. Ja tutaj akurat wzięłam tylko niektóre, tak żeby mi się zmieściły w dłoni. Jeżeli będziecie zainteresowane, to mogę Wam zrobić też taki test na żywo z użyciem wszystkich tych kolorów, które ja posiadam. Będę ich posiadała oczywiście stopniowo, z czasem troszeczkę więcej. Póki co posiadam takie, które najczęściej używam i które mi się najbardziej podobały. Te pomadki są bardzo fajne, ponieważ one się świetnie nakładają, nie są takie tępe w nakładaniu, dają matowy efekt, nie mają żadnych drobinek, więc nic się nam chamsko nie świeci. Są dość trwałe, wiadomo, że nie przetrwają jedzenia niczego tłustego, natomiast jeżeli na przykład idziemy na jakieś spotkanie i pomalujemy sobie usta, wiemy, że nie będziemy nic tłustego jeść, a tylko na przykład coś przekąsić, tudzież się czegoś napić, to myślę, że te pomadki właśnie również zdadzą egzamin. I ja jestem z nich bardzo zadowolona, bardzo mi się podobają kolory. Mam kolory na dzień, mam kolory takie bardziej intensywne, między innymi te, które w tej chwili mam na ustach. Więc ja jestem bardzo zadowolona i myślę, że one przez to, że były przeze mnie miażdżone każdego dnia, zasługują na to, aby pojawić się właśnie w tych faworytach całego roku. Dlatego, że po prostu są świetne jakościowo i są tanie, ponieważ jedna taka pomadka kosztuje około 10 zł, więc jak za taką wydajność, myślę, że jest to kapitalnie niska cena. No i teraz jeszcze Wam pokażę taką zajawkę produktów, które też odmieniły moje życie, jeżeli chodzi o właśnie dbanie o siebie, ale to już nie jest ani typowa kolorówka, ani typowa pielęgnacja. Ten, kto mnie ogląda, ten również wie, że w tym roku odkryłam, dzięki uprzejmości firmy Neonail Poland, odkryłam to, jak dużym ułatwieniem może być używanie lakierów hybrydowych w zamienieniu za zwykłe lakiery do paznokci. Jak wiecie, ja rozpoczęłam swoją przygodę z hybrydami od października tego roku i w momencie, kiedy ja otrzymałam taki zestaw od firmy Neonail do właśnie testowania, do użycia, do takiego, wiecie, ogarnięcia się z tematem, to moje życie całkowicie się odmieniło. Ja miałam bardzo duży problem, jeżeli chodzi o utrzymywanie się zwykłych lakierów na paznokciach. Nie chciałam też robić żeli, akryli, ani żadnych tego typu wynalazków, ponieważ uzupełnianie tego typu właśnie pielęgnacji paznokci zajmowało bardzo dużo czasu, na co ja czasu nie miałam, albo było mi go bardzo szkoda. Więc odkąd się pojawiły hybrydy w moim życiu, to moje życie pod tym względem uległo całkowitej zmianie. Ja się szykuję do tego, żeby nagrać Wam film ogólnie o hybrydach, więc pokazuję Wam tutaj taką małą zajawkę, czyli takie moje ulubione kolory, których używam najczęściej na paznokciach. I jeżeli jesteście ciekawe dokładnie, jakie to są kolory, to serdecznie Was zachęcam do oczekiwania na film, który będzie mówił o akcesoriach właśnie do paznokci, do wykonywania manikiru hybrydowego. Także to jest coś, co jest totalnym wow w ogóle w moim 2015 roku, jeżeli chodzi o pielęgnację właśnie dłoni, paznokci. I myślę, że to przez długi, długi czas się nie zmieni. Myślę, że to jest w ogóle hit internetów, bo bardzo dużo osób się przerzuciło właśnie z każdej innej formy dbania o paznokcie i o ich malowanie na właśnie hybrydy. Bardzo dużo osób, w zasadzie te osoby, które ja oglądam na YouTubie, to myślę, że chyba wszystkie używają w tej chwili hybryd. Moje koleżanki również poprzez to, że ja zaczęłam tego używać, również zaczęły używać i zaopatrzyły się w swoje zestawy. Także myślę, że naprawdę hybrydy to jest w ogóle wynalazek roku 2015, jeżeli chodzi o mnie, ponieważ no ja go w tym roku odkryłam, ale myślę, że w kolejnych latach stanie się to hit wielu, wielu innych osób. No i tak jak mówiłam na wstępie tutaj tej całej kolorówki, chciałabym Wam pokazać też dwa akcesoria. Pierwsze akcesorium to będzie Brush Egg. Jest to produkt, który ma służyć do pomocy w czyszczeniu pędzli. Więc jeżeli jesteście ciekawe dokładnie, jak ten produkt obsługiwać i jak on się sprawdza, jeżeli chodzi w takie praktyczne zastosowanie, to zachęcam Was do zobaczenia filmu tutaj, ponieważ tam robię test tego i omawiam szczegółowo dokładnie co i jak używać tego produktu.
Produkt ten może nie jest jakimś wynalazkiem, jakimś odkryciem Ameryki, ale po prostu bardzo mi ułatwił życie, jeżeli chodzi o domywanie pętli i o nie męczenie się przy tym. Więc tak, zdecydowanie ja mogę Wam polecić ten produkt. On jest dostępny do kupienia chyba na stronie Urodomani bodajże i kosztuje około 30 zł, ale wiem, że można też dostać ten produkt na AliExpress, także mogę Wam zostawić linki w opisie, jeżeli macie ochotę. A jeżeli potraficie sami znaleźć, to szukajcie i kupujcie, ponieważ myślę, że na pewno nie zawiedziecie się na tym produkcie. I kolejny produkt, a w zasadzie akcesorium, jest to zestaw pędzli Zoeva z takiego specjalnego zestawu stworzonego dla niemieckich Douglasów. Mi dzięki uprzejmości mamy mojej koleżanki, pani Eli, którą serdecznie pozdrawiam, udało mi się wyhaczyć właśnie ten zestaw w niemieckim Douglasie. Otrzymałam go przesyłką. Kosztował on 19,99 euro, także całkiem spoko jak za taką ilość pędzli. W tym zestawie znajdował się fajny pędzelek do nakładania cieni, do rozcierania cieni, do wypełniania brwi. I co tam jeszcze było? Fajny pędzelek do nakładania cieni, taki płaski języczkowy. Także no naprawdę bardzo fajne pędzle. Ja akurat nie wzięłam ich ze sobą, ponieważ nie są po prostu czyste, a brudnych Wam pokazywać nie będę. Więc pokazuję Wam kosmetyczkę, w której się znajdowały te pędzelki. Ja jestem z nich bardzo zadowolona i w zasadzie teraz używam tylko tych pędzli. One są wykonane z naturalnego włosia, więc bardzo fajnie się tak... O Jezus, no po prostu praca tymi produktami, jeszcze w zestawieniu z paletami Zoeva, to po prostu jest już totalny miód na moje dłonie i na moje powieki, bo ja się mogę tak mazać całymi dniami. Uwielbiam, po prostu ja się codziennie nie mogę doczekać tego, kiedy ja po prostu się pomaluję, ze względu na to, żeby po prostu poużywać tych produktów. Także to może świadczyć o tym, że naprawdę są to po prostu kapitalne produkty. Więc tak, to by było na tyle, jeżeli chodzi o moje podsumowanie roku 2015. Tak jak wspomniałam na wstępie, jeżeli chodzi o pierwszą część, czyli o pielęgnację twarzy, ciała oraz włosów, to zachęcam do filmiku jeszcze raz tutaj. Natomiast Wy koniecznie dajcie mi znać, jakie były Wasze ulubione produkty kolorówkowe i akcesoriowe w roku 2015, ponieważ ja być może również wytestuję któreś z Waszych propozycji, jeżeli mnie zaciekawią, więc koniecznie piszcie w komentarzach poniżej. Koniecznie dajcie mi też znać, jakie produkty się pojawią na Waszej liście zakupów po obejrzeniu wszystkich tych podsumowań kosmetyczno-pielęgnacyjnych na kanałach urodowych, które się teraz szumnie pojawiły na YouTubie. Także też jestem ciekawa tego, na co Wy się, że tak powiem, łasicie, jeżeli chodzi o właśnie jakieś nowe kosmetyki. Ja dzisiaj dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku już niedługo, a Wy tymczasem koniecznie dajcie kciuka do góry, ponieważ dzięki temu będę wiedziała, czy tego typu filmiki Wam się podobają i jak bardzo Wam się podobają. Także widzimy się w następnym odcinku, ja Was pozdrawiam, trzymajcie się ciepło, pa pa! But all I really want is you.